Panie trenerze, przede wszystkim rozpocznę od szczerych, ale szczerych i zasłużonych gratulacji. Od 7 lat Wisła non-stop w finale, 5 złotych medali. No, w Legnicy udało się Pan wrócić na absolutny szczyt. Przed turniejem mówił Pan, że nie ma faworytów, a jednak skończyło się to prawie tak jak zawsze, Wisła po zmistrze Polski. No to przede wszystkim zasługa tych wspaniałych ludzi, rodziców i ich dzieciaków. My jesteśmy takim dodatkiem do tego, staramy się im nie przeszkadzać, zawsze powtarzam. I ogromnie się cieszymy, bo akurat ten rocznik bardzo mocno na temat dalej pracował. Oni zawsze musieli się obejść smakiem. W tamtym roku byli blisko, mieli srebrny medal w 2009-5, wcześniej też. I no, chyba żadnemu z roczników tak bardzo na tym nie zależało. Także bardzo ogromnie się z tego cieszymy i jesteśmy szczęśliwi, że naprawdę przeszliśmy dosyć długą drogę taką. Po drodze mieliśmy różne takiej trochę ciężkiej pracy i bardzo się cieszę, bo ci chłopcy naprawdę ogromnie na to pracowali. To mówię z całym tutaj czystym sumieniem i czapki z głów przed nimi, bo to naprawdę charaktery są wspaniałe. To. Spodziewał się Pan tak trudnej przeprawy w finale z gospodarzami, z siódemką Miedź Legnica? Wie Pan, myśmy już takich finałów trochę przeżyli różnej maści, szczególnie mocno nam w tamtym roku utkwił w pamięci finał, kiedy półfinał żeśmy bardzo wysoko wygrali, w finale przegraliśmy kilkoma bramkami. Dzisiaj gdzieś mocno chyba też w tyle głowy chłopakom to tkwiło, bo momentami widziałem, że gdzieś tam czaiło się zwątpienie, no ale jednak ta chęć zwycięstwa i no taka długa dosyć praca sprawiła, że jednak dopięli swego, ale przede wszystkim mówię, to jest zasługa dużej ilości osób, trenerów z młodszych grup młodzieżowych, tu ze mną trener Jankowski, czy trener Wolanow, szczególnie trener Jankowski wykonuje też ogromną pracę i chyba dlatego nam te sukcesy łatwiej w sensie ilościowym osiągać, bo tam jednak to zaangażowanie ludzi jest dosyć duże. Dziękuję trenerze jeszcze raz, gratulacje.